Hejka, dzisiaj nagrywam dla Was z troszkę innego miejsca, mianowicie z mojego balkonu, ale jest taka piękna pogoda, że nie chce mi się siedzieć w domu i przychodzę tutaj z update'em, jeśli chodzi o moje włosy, które są na taśmy. I te włosy, które mam teraz, noszę je, słuchajcie, od chyba października. Tak, w październiku chyba mnie Anetka założyła, więc jeśli chodzi ogólnie o to, czy są zniszczone, to zobaczcie, przez tyle miesięcy wyglądają w dalszym ciągu naprawdę idealnie. I teraz miałam już je dwa razy ściągane i zakładane. Ostatnim razem je zakładałam, nie wiem, chyba miesiąc temu. Albo 3 tygodnie, nie miesiąc chyba, i jest odrost już taki. A więc niedługo będę musiała je ściągnąć, z tym, że teraz zamówiłam sobie inne włosy. Zachciało mi się, słuchajcie, zmiany ponownie, ale też tutaj głównie chodzi o to, że moja grzywka się bardzo kruszy, nie mogę jej zapuścić i muszę ją trochę, słuchajcie, przyciemnić. Dlatego też mówię, ok, zmienimy coś, już mi się ten blond trochę znudził, poza tym taki jasny blond już jest tak trochę passé i zamówiłam sobie taki kolor. I tutaj głównie chodzi o to w tych włosach, żeby wykorzystać mój naturalny odrost. Ja jeszcze nie mam siwych włosów, to znaczy kilka się znajdzie, ale nie jest ich jeszcze jakoś mega dużo. Dlatego tutaj zamówiłam sobie włosy z ciemniejszym odrostem, wykorzystam mój odrost i po prostu je sobie doczepię i tak będą sobie rosły. Nie będę tutaj już nic rozjaśniać. I to są również włosy w długości chyba 22 incze. Ja zamówiłam sobie tych włosów dwie paczki i teraz tak, Wy zadajecie mi zawsze bardzo dużo pytań odnośnie tych włosów, dlatego nagrywam dzisiaj ten filmik, bo ja mam te wszystkie pytania tak jakby skumulowane w jednym filmiku i staram się Wam na nie odpowiedzieć. I teraz tak, ja z tą firmą mam współpracę, dlatego też mam do nich zniżkę na 50%. I teraz tak, te włosy, pomimo tego, że one są drogie, dlatego że za tą długość tych włosów, to są włosy naturalne, zapłaciłybyście tak 400 funtów, one teraz są half price, czyli kosztują 200 coś, plus ja jeszcze mam 50% zniżki, czyli jedna paczka takich włosów wyniesie Was tylko stówkę. I teraz tak, jeżeli dbamy o te włosy, a muszę Wam powiedzieć, że ja o moje dbam średnio. Powinnam dbać trochę bardziej, nie dbam praktycznie wcale, śpię w rozpuszczonych, za bardzo ich nie związuję. I po prostu jest jak jest, ale zobaczcie, w dalszym ciągu one wyglądają naprawdę zajebiście, z tym, że jak będziecie o nie jeszcze lepiej dbać, to wiadomo, starczą Wam na przykład na dwa lata. I teraz tak one wyglądają. Jeśli chodzi o jakość, to zawsze dziewczyny piszą, że one wyglądają tylko fajnie na początku. Otóż nie, jeżeli naprawdę dbamy o te włosy, to tak jak mówię, możemy je nosić nawet do 2 lat. Ja tutaj mam dwie paczki i dostałam również ten taki sprzęt, że jak założymy sobie taśmę, to sobie ściskamy. Nie nagrzewajcie tych włosów prostownicą, dlatego że naprawdę nie trzeba. Tutaj mam drugą paczkę jeszcze w paczce przychodzą taśmy, ale ja ostatnio te taśmy sobie zamówiłam, bo mi się te od nich skończyły z Amazona i mam te włosy już miesiąc czasu i mi nawet jedno pasemko nie spadło, więc te taśmy na zmianę z Amazona są też spoko. Ja tutaj Wam wkleję dokładnie, które. Mamy też tutaj torebeczkę, jeszcze więcej zmiennych tasiemek i mamy tutaj też taki przyrząd i on służy nam, słuchajcie, do tego, że jak sobie przyklejamy włosy, to sobie spinamy tym nasze. Właśnie tutaj mamy takie przylepce i na przykład jak chcemy sobie przykleić pasemko, to sobie przytrzymujemy tutaj z jednej strony, jak i również z drugiej, to sobie, słuchajcie, wklejamy. Ja nie zawsze to używam, ale dobra, warto jest to mieć. I teraz tak, następne pytanie, jakie mi zadajecie, to czy ja te włosy myję. Oczywiście, że ja te włosy myję, tak co trzeci dzień. Szamponów do tego używam i co jest na promocji akurat w danym momencie w sklepie. Teraz używałam tego szamponu z Garniera. Tutaj niestety już mi się szampon skończył, została mi tylko odżywka. I ten szampon mieszam sobie z fioletowym szamponem. I ten szampon jest, słuchajcie, od mojej Anetki. To jest Hair by Anet. I ona ma swoje produkty i ona ma, słuchajcie, szampony właśnie fioletowe, normalne szampony, odżywki, olejki,
A więc ja tutaj Wam Anetkę wkleję, podlinkuję i możecie sobie do niej napisać bardzo fajne produkty, z tym, że on jest mega mocny. Jeżeli nie chcecie takiego bardzo srebrnego odcienia, to warto sobie właśnie zmieszać z Waszym szamponem i on wtedy Wam tylko zlikwiduje tą żółć. Następny, i to teraz tak zależy u mnie od humoru, jeżeli mam humor na jakie bardziej srebrne włosy, to właśnie używam tego. I do tego jeszcze, jak robię właśnie sobie te szare włosy, to używam też tej odżywki. Ona jest mega tania, chyba kosztuje 2 funty czy 3 funty i ona jest z Saversa. Natomiast jeżeli mam mood na taki bardziej beżowy kolor, to stosuję tą odżywkę toner. To jest bardziej z Milkshake'a i to jest beige blond. I muszę Wam powiedzieć, że kolor jest przepiękny, z tym, że na starcie on jest taki troszkę wpadający w różowy. Jeżeli zobaczycie moje poprzednie filmiki, to możecie zobaczyć, że właśnie mam taki lekko różowawy odcień włosów, ale to jest tylko tak do 2 myć. Ogólnie on się trzyma na włosach około miesiąca, zależy oczywiście jak często myjemy głowę. Jest dość drogi, bo chyba taka butelka kosztuje 35 funtów, ale jest przefantastyczny. Naprawdę mogę Wam go serdecznie polecić. I teraz tak. Czym ja czeszę moje włosy? Używam zwykłej takiej, słuchajcie, szczotki. Możemy ją kupić tu nawet chyba na TikTok Shop. Widziałam, one są, nie wiem, za 90p i są naprawdę bardzo dobre. Zobaczcie, możemy normalnie ciągnąć te włosy. One nam naprawdę nie odpadną, nie macie co się obawiać. Następne pytanie, które mi zadajecie, czy po ściągnięciu tasiemek zostaje klej. I muszę Wam powiedzieć, że tak, ten klej Wam zostaje, natomiast on tak zostaje tylko na 2 mycia, chyba że chcecie go sobie szybciej usunąć. Ja do tego używam takiego grzebyka i ja go pożyczyłam sobie od mojego kota. Ja go ogólnie kupiłam w zestawie do czesania mojego kota, żeby właśnie wyczesać mu ładnie sierść. I ja go sobie nowego wzięłam i właśnie jak mi zostaje klej, to ja sobie ten klej tym wyczesuję i on bardzo fajnie schodzi. Wiadomo, jakieś tam nasze te włosy takie martwe, które gdzieś nam wypadły w czasie, jak miałyśmy założone te pasemka, też nam zejdą, a więc nie macie się tym co martwić, bo włosy nam wypadają dziennie i one nam zostają pomiędzy tymi taśmami. Jak te taśmy po prostu po miesiącu odkleimy, to wiadomo, to będzie trochę tych włosów, które nam w czasie właśnie tego miesiąca wypadły, a więc tego używam do ściągania resztki kleju. Natomiast do odklejania moich pasemek używam tego olejka z Amazona. Ja już go Wam wcześniej pokazywałam, już właśnie zamówiłam sobie drugi, dlatego że tak jak mówię, no już gdzieś za tydzień, dwa te włosy będę ściągać i będę zakładać te drugie. Oczywiście zrobię dla Was filmik, jak będę zakładać tamte włosy, zabiorę Was ze sobą do Anetki. I to jest taki olejek i on jest naprawdę bardzo dobry. Dajemy go sobie pomiędzy dwie taśmy, zostawiamy na dosłownie minutkę i bardzo fajnie nam to wszystko odchodzi. Było chyba na tyle, jeśli chodzi o te najczęściej takie zadawane pytania. I ponownie, te włosy mogę Wam naprawdę bardzo serdecznie polecić. Ja włosy przedłużam już od naprawdę bardzo długiego czasu i tak dobrych jakościowo włosów jeszcze nie miałam. I nie mówię tego dlatego, że współpracuję z tą firmą, dlatego że współpracowałam z wieloma firmami, jeśli chodzi o włosy. I one naprawdę są jedne z najlepszych. A więc dziewczyny, mogę Wam polecić. Wiem, że wiele z Was kupiło te włosy i mam nadzieję, że się Wam one sprawdzają. Macie oczywiście jeszcze jakieś inne pytania odnośnie włosów, to piszcie dziewczyny, a ja się postaram Wam na wszystkie odpowiedzieć.